Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie i ponownie spieszę z poradą na Wasze planszowe wydatki. Dzisiaj, moi drodzy, opowiem Wam o grach, które są według mnie warte uwagi, które mam, znam i w które gram, a które mieszczą się w budżecie między 100 a 150 zł i które na czas, kiedy nagrywam dla Was ten materiał, są dostępne w sklepach. Wprawdzie niektóre z nich dostępne są poniżej 100 zł i one de facto powinny znaleźć się w poprzednim odcinku z tej serii, czyli gry do 100 zł, tanie a dobre, które mieliście okazję już zobaczyć, no ale część z nich w momencie, kiedy nagrywałam, miała wyższe ceny, a tę drugą część przegapiłam, więc teraz trochę nadrabiam, moi drodzy. Natomiast tak, odniosę się w tym materiale również do propozycji z minionego roku, które zaktualizuję i tutaj zdziwicie się, bo większość z nich staniała. Wprawdzie niektóre niewiele, ale jednak staniały, więc można powiedzieć, że obrały one zupełnie inny kurs niż panujące trendy i przeciwstawiły się wszech i wobec ogarniającej drożyzny i bardzo dobrze, bo przecież planszówki to jest kapitalne hobby, a im tańsze, tym ma szansę przyciągnąć więcej graczy i więcej ludzi do naszego świata, nieprawdaż? Skoro o takich pozytywnych rzeczach mówię, to od razu przejdę do nagród tego odcinka, aby zrobiło się jeszcze milej. No i oczywiście zachęcam, abyście sprawdzili w komentarzach, kto zdobył nagrody z poprzedniego odcinka tejże serii, jednocześnie zapraszając na kolejny, który mam nadzieję, że uda mi się jeszcze przed świętami dla Was nagrać. A zatem na początek opowiem Wam o moich nowych propozycjach gier, właśnie takich tanich jeszcze w budżecie między 100 a 150 zł, które Wam polecam, a w drugiej części zaktualizuję te propozycje z minionego roku. No i znowu wyjdzie długi odcinek, bo 40 gier, ale to w sumie dobrze, bo będziecie mieli, mam nadzieję, z czego wybierać. Oczywiście nie zapomnijcie również dorzucić Waszych propozycji, bo jak już mówiłam wiele razy, nie da się zagrać we wszystko, więc podzielcie się również polecanymi przez Was grami, które mieszczą się właśnie w tym budżecie. Niech inni też się dowiedzą. No dobrze, moi drodzy, nie tracąc ani czasu, ani pieniędzy, zaczynam i zacznę sobie od prawdziwych cudów, konkretnie od 7 cudów świata, ale wystawię tutaj jeszcze takie 3 pudełeczka, bowiem tę grę podstawową możecie powiększyć sobie również o rozszerzenia. Nieco więcej zarówno o podstawce, jak i o dodatkach możecie posłuchać w oddzielnym materiale. Tutaj nie chcę się o tym rozwodzić, ale i o liderach, i o miastach, i o armadzie, i oczywiście o grze podstawowej opowiadałam, więc zachęcam, abyście zerknęli, szczególnie, że według mnie nie jest to tylko świetna propozycja na prezent, która bardzo ładnie wygląda w tym odświeżonym wydaniu, ale również taka dobra opcja, jeśli chcemy kogoś zaprosić do świata gier planszowych, pokazać mu, jak może on fajnie, prosto, ale jednak wciągająco wyglądać. Myślę, że 7 cudów świata z rozszerzeniami czy bez nich doskonale się do tego nadaje, a mieści się w budżecie między 100 a 150 zł i zerkam na ściągawkę swoją cenową. 125 zł to jest cena, za którą znalazłam tę grę, a więc nieco ponad 100 zł wydając, można sprawić komuś naprawdę błyszczący, złocisty upominek, albo nawet sobie, jeśli jeszcze jakimś cudem nie macie 7 cudów świata. Więc przechodząc dalej, teraz będzie propozycja, która również w owym budżecie się mieści i myślę, że ona zainteresuje, no, szczególnie panów, chociaż mnie ona również bardzo się podoba, bowiem w Twisted Fables, które kosztuje na ten moment, znalazłam najtaniej za 143 zł. Będą piękne kobiety, będą miały różne wszczepy, będą to bohaterki z znanych Wam bajek z czasów dzieciństwa, być może dzieciom też opowiadacie, i będą się one biły. Więc albo we dwójkę, albo w drużynie dwóch na dwóch, czy też dwie na dwie, siadacie sobie i gracie przy pomocy właśnie tego czerwonego kapturka, czy też śpiącej królewny, które skaczą sobie po planszy, po macie, zagrywamy karty i staramy się znokautować przeciwnika, bądź też przeciwniczki. Jak to dokładnie w Twisted Fables wygląda, zerknijcie sobie na mój materiał. Mnie bardzo przypadła do gustu ta bijatyka, zarówno w wersji dwuosobowej, chociaż chętniej jednak w teamie, bo tam mamy 2 tory, można sobie przeskakiwać na drugą stronę i to dodaje jeszcze dodatkowego smaczku. Natomiast właśnie w tym budżecie do 150 zł myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa propozycja.
dla każdej z grających płci, że tak powiem. Dobra, lećmy sobie dalej. To się spodoba z całą pewnością wszelkim graczom rodzinnym, bowiem to są takie trochę everdelowe klimaty, czyli gra Dobry Rok, która pojawiła się w tym roku jako nowość, a już wydawnictwo Lucrum Games słodziutko zapowiedziało jakby kontynuację tej gry, czyli Maple Valley, która jeszcze chyba w tej chwili ma swoją kampanię na Kickstarterze, no i będzie ona też w wersji polskiej. Natomiast powracając do Dobrego Roku, mamy rzeczywiście przeurocze miejsce i równie urocze zwierzaczki jak w Everdelu. I cena jest równie urocza, bo 119 zł, moi Państwo, to jest kwota, jaką przeznaczacie w tej chwili na tę uroczą planszówkę, w której odnajdą się gracze, którzy niespecjalnie lubią wchodzić sobie w drogę, niespecjalnie lubią interakcję, rywalizację zaciętą, bo jest tutaj tak słodko, jak ta gra wygląda, a wygląda naprawdę świetnie, zarówno zawartość tego pudełka, jak i jakość komponentów, według mnie adekwatna do ceny. Zatem w ramach moich polecajek w tym budżecie 119 zł do kupienia. Dobry rok i niech ten nowy rok będzie dobry. Kolejna propozycja, o której Wam opowiem, to już będzie taka mroczna, posępna mina Lorda z równie mrocznych głębin, czyli gra Abyss. To jest taka gra, która nie ma tytułu na pudełku, bo tutaj sam Lord już z tych głębin gdzieś tam spoziera na nas. Natomiast Abyss to jest planszówka, która też według mnie dobrze nadaje się do tego, aby kogoś tak wciągnąć w te głębie gier planszowych, bo mnie się już Abyssem udało to z kilkoma osobami zrobić i to wyszło. Tam są też perły, które kobiety szczególnie przyciągają. Moi drodzy, Abyss 107 zł, to jest cena, jaką znalazłam na ten moment, a więc delikatnie poza tym najniższym progiem naszego budżetu, a więc myślę, że można powiedzieć, że tania, dobra propozycja. O Abyssie troszkę więcej możecie posłuchać w moim materiale. Wszelkie linki oczywiście zostawię Wam w opisie. Natomiast teraz odstawiam i sprawdzam sobie, co ja jeszcze mam tutaj dla Was. To jest gra, która tak naprawdę nie powinna znaleźć się w tym, a w poprzednim odcinku tych moich polecajek, czyli gra poniżej 100 zł, bo najniższa cena, jaką na tę chwilę znalazłam, to jest 99 zł, chociaż pewnie da się i za 100 kilka kupić. I tak naprawdę nie mam fizycznie jeszcze pudełka polskiej wersji językowej, za to mam całkiem sporo pudełek z tejże serii, bo chodzi o małe, epickie i tutaj konkretnie Podziemia. W ramach dodruku już te gry wracają, za chwilkę będą rozsyłane, więc i mój egzemplarz do mnie dotrze. Natomiast o małych, epickich Podziemiach, czyli o takim małym, kieszonkowym właśnie w takim wydaniu tych gabarytów Dungeon Crawlerze opowiadałam Wam nieco dokładniej i nieco więcej, więc trochę tak rezerwowo przeskoczyła do tego odcinka między 100 a 150 zł, ale gdzieś tam poniżej tej stówki da się te małe, epickie Podziemia kupić i to jest akurat dobra wiadomość, a jak wiecie już część, czyli chociażby małe, epickie chyba zadania to będzie się nazywać i małe, epickie galaktyki zostały już zapowiedziane po polsku, więc to na pewno też są gry, które bym polecała, przy czym jeszcze nie ma ich w języku polskim, ale tutaj jest całkiem spora lista kolejnych, które będzie można sobie z czasem dołączać, mam nadzieję, do tej serii, więc małe, epickie Podziemia, jeśli ktoś lubi Dungeon Crawlery, ale w takim właśnie małym, kieszonkowym, fajnym, poręcznym wydaniu, jak najbardziej polecam. Tak naprawdę w kategorii do 100 zł da się je kupić. Kolejna propozycja, która również mieści się w tym przedziale, no tak powiedzmy z przymrużeniem oka na tę chwilę, bo 151 zł, no to ta jedna złotówka gdzieś tam wykracza poza nasz budżet, ale powiedzmy, że można przymrużyć to oko na tak ładny tytuł, jakim jest Brazil Świt Imperium. Jeśli chcecie Imperium rozwijać, jeśli chcecie zajmować kolejne obszary, a czasami pobić się, wystrzelić z armaty do naszego sąsiada. Nie ma tutaj też aż tak dużo tego wchodzenia sobie w drogę. Oczywiście zależy to od raz, że mapy, dwa stylu rozgrywki. Dla mnie tych walk trochę jest za mało, prawdę mówiąc. Natomiast nie każdy lubi, więc na takie właśnie niedzielne, przyjemne rozgrywki Brazil Świt Imperium jak najbardziej się nadaje i mieści się z przymrużeniem oka w budżecie, bo
Nawet jeśli ta złotówka czy tam parę złotych wykracza, to jak najbardziej również polecam. To jest zeszłoroczna premiera, która w tamtym roku też de facto mieściła się chwilę po moim nagraniu już w tym budżecie do 150 zł. W tym roku, jak widzicie, też można powiedzieć, że się mieści. Teraz pokażę Wam kolejną propozycję dla tych z Was, którym już zamki Toskanii nie wystarczają. No to mogą sięgnąć sobie po taką zaawansowaną wersję z kosteczkami i mogą budować sobie te swoje włości, rozwijać je właśnie w grze Zamki Burgundii. Do tego, jeśli ktoś przy tej starszej edycji tej gry narzekał, co mnie w ogóle nie dziwi, na to, że niezbyt ona ładnie wygląda, to ta wersja już powinna sprostać wszelkim oczekiwaniom, bo już prezentuje się dużo, dużo ładniej, dużo bardziej nowocześnie i ta kolorystyka i całe wydanie tej gry jest warte, moi drodzy, jest warte 146 zł za ile znalazłam zamki Burgundii, czyli takie właśnie rozwinięcie zamków w Toskanii, gdzie pojawiają się kostki w zależności od wyników będziemy mogli sobie odpowiednie włości jakby wstawiać. Jest ona bardziej złożona niż zamki Toskanii, od których można zaczynać tę swoją strategiczną przygodę. Natomiast tak jak mówię, jeśli ktoś oczekuje czegoś więcej, to zamki Burgundii będą doskonałym prezentem w budżecie jak najbardziej do 150 zł. Kolejna rzecz to będzie wycieczka, moi drodzy, w celu poszukiwania swojego przeznaczenia. I tutaj też delikatnie poza budżet, ale o ile złotówka jest jeszcze do przymrużenia oka, 2 złote to można dwoje oczu przymrużyć, no to tutaj już 3 oczu nie mam, bo 3 złote poza budżet, ale uznałam, że niech będzie. 153 złote Destinies. Bardzo mnie wciągnęła, mimo że nie jestem fanką gier z aplikacją, to tutaj no, nie da się inaczej. Ta aplikacja buduje cały klimat, taki mocno tajemniczy i wciągający, gdzie rzeczywiście swoimi postaciami chodzimy i staramy się dowiedzieć od spotykanych osób czegoś więcej, o co właściwie chodzi, jakie jest to moje przeznaczenie. Staramy się odkryć tę tajemnicę swojego własnego losu. No i to jest rodzaj rywalizacji, bo każdy z grających jakby szuka tego swojego przeznaczenia na swoje konto i ściga się poniekąd, komu pierwszemu uda się zrealizować właśnie ten swój los, to swoje przeznaczenie, więc bardzo to w Destinies dobrze wyszło. Już dostępne są też dodatki i mogliście też uczestniczyć, dołączyć do wspierających tę wersję taką słowiańską z chatką na kurzej stopce, natomiast ja mówię tutaj o tej jakby podstawowej grze Destinies, która no, delikatnie poza budżetem, ale na tyle mi się ona spodobała i na tyle jest klimatyczna i wciągająca. Zresztą więcej o Destinies opowiadałam Wam też w materiale oddzielnie, więc nie rozwodząc się, no bo czas to pieniądz, wiadomo, to polecam w ramach tego budżetu do 150 zł. A teraz Wam opowiem o grze, która absolutnie nowością nie jest i to może być takie trochę przypomnienie, bo ja sama sobie bardzo chętnie odświeżyłam zupełnie orientalne klimaty, łódki, pływanie sobie po kafelkowej mapie i sprzedawanie przypraw w postaci kolorowych kosteczek, które będziemy w przeróżne sposoby wymieniać, aby móc zbierać sobie punkty zwycięstwa ustawione na tych brzeżnych kaflach, więc możemy pożeglować sobie naszymi łódkami, naszymi statkami w takich bardzo orientalnych klimatach gry Century Cuda Wschodu i ona mieści się jak najbardziej, tak powiedziałabym, w środku tego budżetu, bo 135 zł to jest cena, za którą Century znalazłam. Mimo że nie jest to najnowszy tytuł, to nadal broni się zarówno i rozgrywką, jak i wyglądem. Oczywiście nie każdemu się może on spodobać, dla kogoś będzie zbyt pstrokaty, natomiast ja akurat lubię takie wydania i jak najbardziej nadal dla mnie świeża propozycja, którą Wam serdecznie również polecam. Więcej też możecie zobaczyć oczywiście w materiale, tak jak mówię, w opisie zostawię Wam wszelkie namiary, wszelkie linki, więc wystarczy kliknąć, jeśli Was zainteresuje dany tytuł. A teraz będzie coś dla fanów Harry'ego Pottera. Ja zdecydowanie do tych fanów należę, więc wyciągam sobie taką walizkę i robimy pstryk, pstryk, otwieramy
i wychodzą różne poczwary. Tutaj budujemy sobie, moi drodzy, talię, dokupując kolejne czary, dokupując kolejne karty, wzmacniamy ten swój dek, bo trzeba go wzmocnić, aby walczyć z, no wiadomo, przeciwnościami losu. Harry Potter to jest gra, która kojarzy mi się z mijającym rokiem, bo pierwszy raz, pamiętam, grałam w nią w Sylwestra, gdzie sztuczne ognie strzelały za oknami, a my strzelaliśmy z różdżek i było sporo magii. Więc dla tych, którzy lubią deck building, są fanami Harry'ego Pottera, to jest taka pozycja, która na pewno się spodoba, która będzie trafionym prezentem i to tak trafionym, że w 145 zł, jak macie do wydania, to myślę, że to jest solidna walizka, która tych pieniędzy będzie po prostu warta. A teraz sobie zmieńmy klimaty i zróbmy wycieczkę, skoro mamy już trochę zimę i zrobiło się, nie wiem jak u Was, ale u mnie już zrobiło się w którymś momencie biało, to tutaj będzie mroźnie i biało przez cały czas. Do tego jeszcze będziemy się ścigać, bo lodołamacz, na który powinniśmy się dostać, aby się uwolnić z tej mroźnej krainy, odpływa. A my mamy do przebycia dość trudną drogę, na której możemy napotkać różne bandy, które będą nam przeszkadzały. No i są takie właśnie futurystyczne wozy, będziemy sobie ten nasz konwój uzbrajać w różne nakładki, ale przede wszystkim będziemy starali się pozyskiwać kolejnych załogantów, że tak powiem, którzy będą nam umożliwiali kolejne akcje, więc Neuroshima Last Aurora, moi drodzy, to są właśnie takie mroźne klimaty i wyścig do odpływającego lodołamacza, czyli właśnie Aurory, która nie zaczeka, więc albo zdążymy, albo przepadniemy z Kretesem. Bardzo dobrze to tutaj wyszło i Neuroshima Last Aurora za 125 zł znalazłam najtaniej, więc jak najbardziej w ramach między 100 a 150 zł się mieści. Polecam serdecznie. I odstawiam sobie na razie. A teraz Wam zaproponuję coś, co będzie dobrą opcją, jeśli chcecie zagrać sobie z swoimi młodszymi graczami i wciągnąć ich do rozgrywek, a ja tutaj wciągnę sobie te pudełeczko. Niedawno opowiadałam Wam o zasadach gry Cora Quest. Cora Quest to jest gra, która stworzona została przez, współtworzona została przez właśnie dziewczynkę, przez zdaje się 8-letnią Corę, pod nadzorem oczywiście taty. No i wyszedł z tego taki dungeon crawler dla dzieci, w którym dorosły gracz też jakoś bardzo się nie wynudzi, szczególnie kiedy będzie kontrolował sobie nie jednego, a na przykład dwóch czy trzech bohaterów, żeby miał trochę trudniej, żeby miał trochę ciekawiej i żeby rzeczywiście nie czuł, że jest to taka zupełnie dziecięca gra, a dziecko z kolei już powinno mieć sporą frajdę. W takim właśnie stylu, jak dzieci kolorują, rysują i wyobrażają sobie potwory, czy też właśnie bohaterów. Więc Cora Quest z prostymi zasadami do zagrania w takim klimacie, gdzie idziemy w te lochy, pokonujemy potwory, rzucamy kostkami, staramy się przetrwać, nie dać pająkom i pajęczynom. 127 zł to jest właściwie nowość, bo dopiero co miała premierę, więc gdybyście szukali takiej propozycji, żeby trochę właśnie te nasze dzieciaki też wciągnąć do świata gier planszowych, to myślę, że to będzie całkiem ciekawa opcja. Natomiast jeśli zasiadacie sobie częściej do grania we dwójkę, niekoniecznie macie większy skład, to polecam Wam bardzo serdecznie taką oto propozycję, która mieści się jak najbardziej w budżecie. 132 zł, Stronghold Undead. I teraz uwaga, jedna strona broni sobie tej twierdzy, a druga strona ją atakuje. A potem możecie się zamieniać, gdyby komuś dana strona się nie spodobała. Każda ze stron ma inne narzędzia do tego, aby wygrać. Każdej zależy na czymś innym. Oczywiście broniąca się ma utrzymać przez 8 rund, tak, 8, swoją twierdzę i nie doprowadzić do tego, żeby była zdobyta, natomiast atakujący no, robią wszystko oczywiście, żeby wedrzeć się i żeby zdobyć artefakt, bo wtedy ta druga strona przegrywa, więc asymetryczna, dwuosobowa gra, gdzie będziemy trochę manipulować czasem. Można powiedzieć, że dając go sobie nawzajem i bardzo uważając na to, ile sobie tej przestrzeni czasowej dajemy.
w moich klimatach, bo ja lubię takie rywalizacje i takie asymetryczne gry. Każdy grając swoją stroną będzie dążył do czegoś innego, chociaż tak naprawdę każdy ma ten sam cel, zwyciężyć. Stronghold Undead, moi drodzy, 132 zł, to jest kolejna propozycja. Mówiąc o polecanych grach w budżecie między 100 a 150 zł, moi drodzy, chcę Wam jeszcze polecić absolutnego klasyka dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę w świecie gier planszowych. Catan w wersji podstawowej, ale jeśli komuś się spodoba, to przecież możecie owego Catana, który dostępny jest troszkę powyżej 100 zł aktualnie, rozszerzyć o dodatek chociażby taki jak Miasta i Rycerze. Możecie komuś zafundować zabawę w kupców i barbarzyńców, tudzież odkrywców i piratów, a jeśli macie młodszych graczy, to czemu by nie spróbować w juniora? I zobaczcie, już się nam robi całkiem fajny zestaw. Każdy z tych dodatków oczywiście wnosi nam jak to dodatek, dodatkowe elementy. Jeśli chodzi o juniora, to można by powiedzieć, że to jest taka skompresowana, rodzinna wersja, w którą możecie zagrać od 2 do 4 graczy z dziećmi od 6 roku życia, gdzie mamy mniejszą ilość tych wysepek, generalnie prostsze zasady, w końcu przystępne ma być dla juniorów. Co do odkrywców i piratów, to pojawia się tutaj element wody, który rozdziela nam nasze wysepki, więc muszą być też łódki, którymi pływamy i będziemy starali się zlokalizować ukryty obóz piratów i pokonać ich, więc dla żądnych przygód też coś się znajdzie. Kupcy i barbarzyńcy, moi drodzy, to jest rozszerzenie, które wprowadza 5 scenariuszy oraz 4 warianty gry, od takich najprostszych do już bardziej wymagających. Natomiast Miasta i Rycerze to jest też takie rozszerzenie, które nas przenosi w średniowieczne czasy, w których będziemy starali się rozwijać miasta. Pojawią się więc twierdze, ratusze, biblioteki, będziemy tutaj handlować nowym rodzajem towarów. No i cały ten rozwój przyciągnie barbarzyńców, więc nasi tytułowi rycerze muszą się uzbroić w armię, abyśmy mogli odpierać ataki. Oczywiście każde z rozszerzeń wprowadza nam nowe elementy, no i właśnie rozszerza rozgrywkę w grę podstawową, a podstawka jest absolutnym klasykiem. Myślę, że to jest gra, która świetnie wprowadzi kogoś nowego w świat gier planszowych i pokaże, jak on może być barwny. No i ponieważ mieści się w tym przedziale troszkę powyżej 100 zł, a więc w budżecie wciąż tanich, a godnych polecenia gier, to też chciałam Wam o Catanie i całej serii dodatków napomknąć. Teraz przechodzę już do aktualizacji propozycji, jakie przedstawiałam Wam w minionym roku. Moi drodzy, szybko przechodzę do rzeczy, bo 26 tytułów czeka na aktualizację, więc nie będę tutaj zbyt dużo rozwodzić się na temat każdego z nich i zacznijmy sobie od bynajmniej niezaginionej, chociaż właściwie zaginionej, Wyspy Arnak. Natomiast u mnie nie zginęła, bardzo lubię ten tytuł, Wy również go lubicie, co pokazują Wasze wybory, jeśli chodzi o grę miesiąca. Natomiast być może spodoba się komuś, komu sprezentujecie taką grę. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. W poprzednim roku 149 zł to była cena najniższa, jaką znalazłam. Teraz 145, więc różnica jest naprawdę niewielka. Natomiast nic się nie zmienia, jeśli chodzi o moje polecenie tejże gry. Ja jak mam okazję, to również sięgam i siadam. I polecam, jeśli chcecie coś więcej na temat tej planszówki się dowiedzieć, to zerkajcie do mojego materiału. Kolejna gorąca propozycja, tu aż płonie ogień, żeby Wam się spodobać. Czyli Bonfire, nie najnowszy tytuł, ale bardzo również polecam, lubię szczególnie tę tetrisową układankę na planszach każdego graczy, to pływanie sobie tymi łódeczkami po strażniczki, w ogóle wędrówkę tych strażniczek. Zerknijcie sobie na Bonfire, myślę, że warto. 140 zł to była cena z minionego roku, a teraz 129, więc może to też zachęcić, bo jest taniej. Natomiast teraz niech nadciągną takie westernowe klimaty, czyli Cold Express. Jak ktoś lubi strzelaniny i skakanie sobie po pociągu, żeby zdobywać łupy, to się mu spodoba, szczególnie, że ten pociąg jest tutaj w takiej wersji 3D. Jeśli chodzi o Cold Express, 129 zł to była cena z poprzedniego roku, a teraz tak naprawdę ta gra powinna być w poprzednim odcinku, bo znalazłam ją najtaniej za 97, więc poniżej stówki. Przy okazji dodam, bo to jest też taka najnowsza zapowiedź,
tej chwili jeszcze powinna trwać przedsprzedaż dodatku do tejże gry, który wprowadza dodatkowy pociąg, więc nie mamy jeden pociąg, tylko dwa, które się od siebie oddalają. Mamy wariant drużynowy, w 8 osób nawet można grać, jakieś tam nowe łupy do zgarnięcia i motyw zdrajcy. Jeśli ktoś lubi, jak ktoś nie lubi, to nie musi tego motywu być, ale ja tam lubię, więc na pewno sobie po kurierów i pociąg pancerny, czyli najnowszy dodatek, z miłą chęcią sięgnę. Być może jeszcze, chyba premiera będzie jeszcze przed świętami, więc jako ciekawostkę jeszcze dodam. Colt Express w każdym razie poniżej 100 zł do kupienia. Teraz wsiąść do pociągu, skoro już o pociągach, czyli klasyka klasyków absolutnie. Moi drodzy, nadal polecam, bo to jest taka gra, w którą właściwie z każdym można usiąść, zagrać. Zasady są na tyle proste, że nawet osoba, która nie gra w planszówki, poradzi sobie bez problemu z tymi kolorowymi wagonikami. Wsiąść do pociągu 125 zł w roku poprzednim, a teraz po aktualizacji 118 zł, więc też taniej, co jest miłe i zachęcające. Teraz mamy kafelkową grę, czyli kaskadię. No i tutaj, tak jak mówiłam, mogą się te gry gdzieś tam powielać, ponieważ rok temu 105 zł, więc delikatnie powyżej tego budżetu do 100, a teraz za 99 zł znalazłam najmniej, więc de facto z poprzedniego odcinka, no ale teraz tak jeszcze pokazuję tę kaskadię, bo to jest taki tytuł, który rzeczywiście jest niepozorny, a potrafi skraść serca. No i też myślę, że ta seria Brzdęk potrafi skraść uwagę graczy, szczególnie takich graczy, słuchajcie, rodzinnych. Niezależnie, czy chcecie w lochy, czy chcecie w kosmos się wybrać. Już sobie sprawdzam. Brzdęk generalnie nie drażni smoka 139 zł, to była cena z minionego roku. 138 zł to jest cena aktualna, jaką znalazłam, więc w tej podstawowej wersji Brzdęk całkiem przyjemną wartość ma. Myślę, że generalnie o całej serii Brzdęków opowiadałam Wam, jest dużo materiałów u mnie na kanale, więc możecie sobie zerknąć. Sądzę, że warto zainwestować sobie nawet jakby całą kolekcję brzdękową i przy okazji świetnie się tak rodzinnie bawić. Dobrze, teraz taki zestaw, skoro wystawiłam dwa pudła, to teraz niech polecą sobie trzy. Z serii Zachodniego Królestwa, czyli Architekci, Paladyni i Wicehrabiowie, i każdą z tych gier, każde z tych pudełek możecie kupić sobie na tę chwilę za od 118, 126, 119 zł. Poprzednio było 126, 123, 115, więc bardzo, bardzo podobne wartości cenowe. I tutaj mogę powiedzieć tyle, że to są już gry dla nieco bardziej wymagających graczy, szczególnie Paladyni, gdzie rzeczywiście można sobie spalić zwoje mózgowe, nie wydać za dużo i mieć świadomość, że te pudełka są wypchane naprawdę po brzegi. Tutaj jest co podnosić, tutaj jest nad czym móżdżyć i to będzie doskonały prezent dla kogoś, kto już trochę bardziej się głębiej wgryzł w ten świat gier planszowych i kto lubi troszkę się powysilać przy graniu, albo dla kogoś, kto może po prostu którejś z tych gier w swojej kolekcji jeszcze nie ma, a może sobie bardzo fajnie taki zestaw Zachodniego Królestwa dzięki temu powiększyć. No to teraz przejdźmy do nowego, wspaniałego świata, czyli też nie najnowszej gry, ale nadal polecam, bardzo też lubię do niej wracać, już się u mnie mocno przyjęła i ma coś w sobie takiego, raz, że nie ma trudnych zasad, a dwa, że na tyle wciągającą rozgrywkę. Zerkam sobie tutaj tak żurawiem. Nowy wspaniały świat za 109 zł znalazłam w roku poprzednim, a teraz też powinien znaleźć się w poprzednim odcinku, bo 96 to jest cena, jaką najniżej znalazłam w tym roku, a więc tak naprawdę powinnam pokazać Wam już wcześniej. Natomiast to powinno być miłą niespodzianką. Kroniki Zamku Avel w tamtym roku mówiłam o tej grze jako o nowości, bo rzeczywiście była to gra premierowa, teraz już no, taką premierą nie jest, natomiast jest to bardzo przyjemna, rodzinna też planszówka na takie familijne granie, gdzie będziemy turlać i chodzić po tym świecie Avel, pokonywać kolejne potwory, no bo gdzieś tam to monstrum nadchodzi, trzeba zamczyska obronić. 109 zł i 109 zł. Tak naprawdę nie zmieniło się właściwie nic, poza tym, że gra jest dostępna, jest do kupienia i nadal polecam, tak samo jak walkę z Nemesis. Absolutnie niezawodna karcianka, deck building dla miłośników
zmagania się z niemożliwym, bo ten Nemesis jest tutaj czasem naprawdę pioruńsko trudne do pokonania. No i ten deck budujemy sobie też w specyficzny sposób, odkładając te karty i potem właśnie przewracając te talie, więc nie tasujemy. Natomiast to, kiedy Nemesis się pojawi, no to już zależy od losu. Zerkam sobie gdzieś mi, o, EOS End 105 zł. Delikatnie staniał, bo na 103 w tym roku. Natomiast powiedzmy, że powyżej tego budżetu, a mieszczący się w ramach budżetu między 100 a 150. No i teraz, Great Western Trail, mili Państwo. Tak naprawdę w poprzednim roku pokazywałam Wam tę starą wersję, która kosztowała 132 zł. Teraz nie ma już tej wersji starej. W jednym sklepie znalazłam za 389 zł, natomiast jest nowa wersja. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do zupełnie innych klimatów. Nie żadne krowy, nie żadni Indianie, tylko kosmiczne klimaty i rzucanie kostkami, czyli Roll for the Galaxy. Roll for the Galaxy 150 zł to była cena z roku poprzedniego, a teraz 144 zł to jest cena aktualna i myślę, że jak najbardziej warto sobie poturlać i pobudować te swoje kosmiczne imperium za tę cenę. Odkładam i sięgam sobie, znów zmieniając klimaty. Tak się spieszę, moi drodzy, bo tych tytułów jest naprawdę wiele, natomiast teraz wycieczka w wersji Big Box do Istanbulu, gdzie możecie powędrować sobie po owym orientalnym mieście. Wózek sobie naprawcie od razu, bo tam jest dziura, więc trzeba ją załatać, aby więcej towarów załadować sobie na niego. No i oczywiście szukać tych rubinów bardzo cennych. O Istambule mówiłam troszkę więcej, też w oddzielnym materiale, więc serdecznie odsyłam, jak Was zainteresuje, Wam się spodoba. Tutaj są jeszcze w tej wersji Big Boxowej dwa dodatki włożone do środka, bardzo sympatyczne. 142 zł. To była cena z roku poprzedniego, a teraz 139 zł. Za Istanbul w tej właśnie big boxowej wersji. Polecam serdecznie. I teraz już, żeby było po kolei, no to znów zanurkujmy. Tym razem nie Abyss, ale też Głębia w postaci Aquatiki, czyli takiej gry, gdzie będziemy sobie no w bardzo taki charakterystyczny dla niej sposób przesuwać kartami, właśnie przesuwając je sobie, tak jakby trochę zagłębiając się, czy też wynurzając się i tam zasłaniając i odkrywając poszczególne symbole. To jest dla Aquatiki takie charakterystyczne, a tak to niebiesko generalnie, jak to pod wodą. Aquatica, moi drodzy, to jest też taka planszówka, która pomogła mi zaprosić kogoś do gier planszowych, kogoś, kto nie grał, kto się troszkę bał, a tutaj się udało. I ona w roku poprzednim kosztowała 109 zł, a teraz za 99 ją znalazłam, więc de facto poniżej 100 o tę złotóweczkę, ale powiedzmy, że znów powinnam powiedzieć w poprzednim odcinku. Kolejna propozycja, no to będzie horror. A konkretnie horror w Arkham, gra karciana LCG, także uwaga, żebyście się nie rozhulali za nadto. Horror w Arkham, więcej o tej karciance zdecydowanie polecam, abyście zajrzeli do materiału, link zostawiam w opisie. Jeśli lubicie karcianki, jeśli lubicie takie właśnie mroczne klimaty z Cthulhu, nawet nie tyle w tle, co bardzo mocno namacalnie. 135 zł to była cena z minionego roku, 139, więc jest to taka delikatna lokata kapitału, bym powiedziała, na tę chwilę. Różnica właściwie znikoma, więc można uznać, że utrzymała sobie tę swoją cenę i tu mi się już taka piramidka zrobiła, więc zobaczymy, co to będzie za horror, jak to spadnie. A tutaj zamki Toskanii, o których wspominałam przy okazji zamków Burgundii. Jak ktoś chce zaczynać przygodę ze strategią, to myślę, że lepiej sięgnąć najpierw po zamki Toskanii, a później sobie dopiero spróbować zamków Burgundii. Natomiast jeśli chodzi o aktualizację ceny, to 128 zł to była cena z minionego roku, a 127 to jest cena, jaką znalazłam w tej chwili. Uwaga, uwaga. No a teraz zaproponuję Wam znów zestaw, po który muszę sobie tutaj sięgnąć. I to będzie taki zestaw kolorowych różnych układanek. Możecie na przykład mieć sobie po prostu podstawowego Azula. Możecie sięgnąć sobie po letni pawilon, jak ktoś lubi. Albo witraże Sintry, ja osobiście najbardziej chyba jednak też szkiełka. Czyli Azul, abstrakcyjna, logiczna układanka.
I te azule, oczywiście o każdym pudełku tutaj mowa, i te azule, muszę sobie tutaj sprawdzić, 135 zł, tak, czyli generalnie za 135 zł można było w poprzednim roku je znaleźć, 149 na tę chwilę około, czyli jeszcze w budżecie do 150, kształtują się w tym roku. Ale jak lubicie takie właśnie abstrakcyjne, kolorowe i jakościowo bardzo dobrze wydane planszówki, to też może bardzo fajnie zachęcić do grania i sprawić komuś nie lada przyjemność jako prezent. To polecam. I teraz z tych azuli przejdę sobie do zupełnie gabarytowo pudełko podobne, natomiast zupełnie mroczne klimaty i piękne ilustracje, które są tak w tym mroku hipnotyzujące, że aż ach. Elekt, mili Państwo, czyli karciana gra, gdzie będziemy starali się, zagrywając karty na poszczególne obszary, pokonać przeciwnika, zdobyć jakby kontrolę nad tymże obszarem. Elekt w roku minionym 107 zł to była cena, a teraz po aktualizacji 102 zł, więc jeszcze powyżej stówki delikatnie, natomiast jak najbardziej w tym budżecie między 100 a 150 w tych niższych progach się mieszczący. I bardzo serdecznie polecam, jak lubicie takie klimaty mroczne. Teraz coś, co jest tak naprawdę wciąż waszym poleceniem i to takim bardzo silnym poleceniem, bo Terraformacja Marsa to jest gra, która absolutnie nie schodzi z waszej top listy gier miesiąca. Tak uwielbiacie Terraformację Marsa, że mnie pozostaje po prostu powiedzieć pozostałym moim widzom, sprawdźcie sobie ten tytuł. Klasyk klasyków, 130 zł to była cena z poprzedniego roku i 130 zł, no klasyki zwykle utrzymują swoją wartość. Więc również jakby tutaj trochę w ramach waszej rekomendacji moich drogich widzów, dla również was, moich drogich widzów, Terraformacja Marsa, mieszcząca się w budżecie między 100 a 150 zł. I teraz słuchajcie, trybiki w postaci jednego dużego trybu, który napędza pozostałe 5 trybików, gdzie się sporo dzieje i przemieszczają się one. Trybiki w grze Solkin, kalendarz Majów i zmienianie się całego owego kalendarza. Solkin w poprzednim roku, jak polecałam wam, kosztował, znalazłam za 121 zł, a teraz 127, więc delikatnie o te parę złotych do góry, natomiast to tylko pokazuje, jak właśnie te klasyczne gry, takie, które może nie były jakimiś wielkimi hitami, ale jednak bardzo mocną, stabilną pozycję mają na tym planszowym rynku, jak warto gdzieś tam w nie zainwestować, sięgnąć i wcale nie sugerować się aktualnymi premierami i nowościami. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobry jakościowo prezent dla troszkę już bardziej zaawansowanych graczy, ale jeśli ktoś bardziej woli działać na wyobraźni, no to jeszcze wrócę sobie do Stelli i znów wam ją polecę. Cena się nie zmieniła, 109 zł w poprzednim roku i 109 zł teraz. Dla tych z was, dla których Dixit to już może trochę być za mało, no to Stella oferuje troszeczkę bardziej zaawansowaną rozgrywkę, ale wciąż ten świat wyobraźni, wciąż te ilustracje, które każdemu z czymś innym mogą się skojarzyć, troszkę inny system ich wybierania, bo rozkładamy je na stole i każdy sobie tam zaznacza na swojej planszy, które z jakim hasłem się kojarzą, ale tu też trzeba uważać, żeby właśnie za dużo tych X-ów tam nie postawić, tak w bardzo dużym skrócie opowiadając o Stelli. Kolejna propozycja, moi Państwo, aktualizacja, to będzie Wiedźmia Skała. Ja generalnie lubię pojedynki magów. Niekoniecznie to musi być od razu Black Rose Wars, no bo nie zmieściłby się w tym budżecie, jak również gabarycie tak naprawdę. Natomiast Wiedźmia Skała, gdzie troszkę będziemy tą magią operować i gdzie jej się odrobinę pojawia. Wiedźmia Skała, 109 zł, niewiele się zmieniło, bo 110 zł w tym roku to jest cena, jaką znalazłam. I to jest planszówka, która oferuje naprawdę całkiem sporo ciekawych decyzji do podjęcia dla troszkę już bardziej wdrożonych graczy.
niekoniecznie początkujących. Myślę, że też, no to jest pewnie kwestia gustu, ale wyglądem też może się spodobać. Mnie się podoba, mamy tutaj trochę takich fajnych kryształków, więc to też może przyciągać oko. Kolejna, moi Państwo, aktualizacja, no to będzie już taka gra poprzez wieki, gdzie rzeczywiście od garstki ludzi budujemy, rozbudowujemy swoją cywilizację. Czyli cywilizacja poprzez wieki. Bardzo serdecznie polecam dla tych z Was, którzy lubią tak zasiąść do solidnego tytułu. I to jest też taki rodzaj gry, którą należy po prostu mieć w swojej kolekcji, więc możecie sprawić wielki prezent komuś, wydając 136 zł na tę chwilę. 130 zł to była cena z poprzedniego roku, więc też o te 6 zł nie za wiele się zmieniło, a tutaj mamy naprawdę, no poprzez wieki można wręcz grać w cywilizację. I ostatnia aktualizacja, czyli 26. pozycja dzisiaj. Lewis and Clark, 110 zł to jest cena z minionego roku, 126 zł to jest najniższa cena, jaką znalazłam w tym roku, a więc znów wycieczka na Dziki Zachód, pływające kanu, w zależności która z łodzi, coś innego sobie tam możemy zapakować, jakieś zasoby, czy też Indian, którzy dołączą do naszej ekspedycji i za każdym razem będziemy sobie ową naszą ekspedycję od nowa tworzyć. Również polecam jak najbardziej w ramach tego budżetu między 100 a 150 zł. Warto się tym tytułem zainteresować i udało się, moi Państwo. Znowu dzisiaj ogrom planszówek, które Wam i zaktualizowałam, i poleciłam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, ale oczywiście nie zapomnijcie wpisywać również swoich propozycji. Jednocześnie bardzo, bardzo dziękuję Wam za ogrom komentarzy z poprzedniego odcinka, gdzie też padło mnóstwo Waszych propozycji do tych 100 zł, jakie gry warto, więc koniecznie sprawdzajcie sobie również wpisy pozostałych widzów, bo tam też jeszcze jesteście w stanie wychwycić jakieś fajne, polecane przez was planszówki, których ja nie znam, gdzieś tam nie zagrałam, bo nie sposób przy takiej ilości, ale może sama też skorzystam z jakichś tam właśnie sugestii i podpowiadajek. Zapraszam Was już oczywiście na kolejną część. Myślę, że starczy mi mocy i czasu przede wszystkim, żeby jeszcze przed świętami Wam kolejną polecajkę nagrać, bo wiem, że Wam się one bardzo podobają. Na ten moment serdecznie dziękuję. Zachęcam oczywiście do aktywności. Wygrywajcie nagrody. No i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w następnym odcinku, w następnym materiale. Jeśli ten Wam się spodobał, to fajnie, jak zostawicie kciuka w górę. Tymczasem no, życzę Wam dobrych planszowych wyborów, niezależnie czy będą to prezenty dla Waszych najbliższych, czy dla Was samych, czy po prostu będziecie chcieli sobie powiększyć Waszą kolekcję, wydając sobie właśnie pieniążki w budżecie między 100 a 150 zł. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, do zobaczenia.